Moi drodzy, jak już zapewne wiecie, zdecydowaliśmy się na tę rekolekcję: wybrać fragment z Pisma Świętego jako słowo życia. W każdym położeniu dziękujcie. To, co od razu w pierwszym momencie się nasuwa, to to, że jest to bardzo praktyczne słowo życia, które można zastosowywać w różnych sytuacjach codzienności. I właśnie o to chodzi. Kiedy decydujemy się na to, aby żyć słowem Bożym, na początku napotykamy trudności, jak żyć tym słowem życia w codzienności. I dlatego wybraliśmy akurat taki bardzo prosty fragment z Pisma Świętego, który jest bliski naszej codzienności. Nasz Ojciec Święty, papież Franciszek, często zachęca nas do tego, abyśmy używali. Tego jednego słowa, można powiedzieć takiego magicznego słowa, nie w sensie magii, ale w sensie jego działania, mianowicie dziękuję. Nasz ojciec Winfried napisał kiedyś wiersz o tym, co to znaczy dziękować. Raz trzeba dziękować, gdy doświadczamy życzliwości, gdy nam pomagają, przebaczają, rozradują. To sam Bóg do nas się uśmiecha. Przyjmujemy wiele rzeczy, jakby one były same przez się zrozumiałe. I właśnie w tych dniach chcemy uczyć się szeroko otworzyć oczy i dostrzec to, co dobre. Dostrzec i docenić. Podziękować za to, że żyję, za to, że za oknem jest piękne słońce, albo że pada deszcz, że jestem przynajmniej w miarę zdrowy. Że mam co jeść. Myślę, że ważną rzeczą jest to, aby dziękować konkretnie: żeby mąż podziękował żonie za obiad na stole, za wyprasowaną koszulę, żeby żona podziękowała mężowi za naprawiony samochód albo pralkę, żeby dzie dzieci podziękowały rodzicom za to, e, że mają kieszonkowe albo że mogą studiować. Ale to jeszcze nie wystarczy. Jako ludzie wierzący, chcemy uczyć się też dziękować Bogu. Również wiara, a szczególnie sakramenty, są wielkim darem, o czym teraz przekonujemy się, kiedy nam jest to stopniowo ograniczane. Im bardziej coś tracimy, im bardziej musimy się o to starać, tym większa jest szansa, że dostrzeżemy na nowo wartość tego, co mamy, co stało się właściwie czymś oczywistym. Już nie, nie budzącym żadnych emocji. W czasie tych rekolekcji chcemy się uczyć, i do tego zachęcam Ciebie konkretnie, bracie, siostro, starszy czy młodszy, abyś szczególnie w dniu dzisiejszym dziękował za to, co dobre, co piękne, co może stało się takie samo przez się zrozumiałe. Uczmy się tego słowa w ciągu całego dzisiejszego dnia. I w ciągu całych tych rekolekcji dziękuję. Błogosławiona krew Jezusowa. Niedawno brałam udział tutaj w Aufhausen w rekolekcjach w milczeniu. Słowo życia na te dni brzmiało: Za wszystko dziękujcie. Rano, w pierwszym dniu rekolekcji, jeszcze przed jucznią, dowiedziałam się, że trzeba odebrać z dworca jedną osobę, która przyjechała na rekolekcję z opóźnieniem. Zazwyczaj nie jest to dla mnie żadnym problemem i chętnie jeżdżę samochodem, ale tym razem od razu pojawiły się myśli. Muszę jechać parę minut przed jucznią. Przecież nie zdążę na modlitwę z innymi, nie rozpocznę tego dnia jak inni uczestnicy. To wywarło burze myśli i niezadowolenie. Aby dojechać na dworzec, trzeba pokonać małe wzniesienie. Kiedy wjeżdżałam pod tą górę, za horyzontu wyłoniło się słońce, tak piękne i jasne, że prawie mnie oślepiło. W tym momencie przypomniałam sobie słowo życia: Za wszystko dziękujcie. Zaczęłam dziękować Jezusowi, że właśnie teraz mogę jechać i że On podarował mi ten piękny wschód słońca. Zaraz potem pomyślałam, że przecież mogę zacząć moją ucznię już tutaj, w samochodzie, przez uwielbienie, przez modlitwę w jedności z innymi. Zrobiłam znak krzyża i zaraz przyszła mi na myśl pieśń, która bardzo dobrze pasowała jako hymn do jutrzni, kiedy ranne wstają zorze. Kończąc ostatnią zwrotkę, byłam już przy stacji kolejowej, nawet przed czasem przyjazdu pociągu. Okazało się, że też pociąg przyjechał wcześniej i osoba, którą miałam odebrać, szybko znalazła się w samochodzie. Kiedy dojechałyśmy z powrotem i weszłyśmy do kościoła, zorientowałam się, że odmawiano dopiero pierwszy psalm uczni, a więc nic nie straciłam z modlitwy. W sercu miałam wielką radość i wdzięczność za miłość Pana Boga w takiej drobnej rzeczy. A obraz słońca i dziękczynienie w sercu towarzyszyły mi przez cały dzień. Dziękować. Raz trzeba dziękować, gdy doświadczamy życzliwości, gdy nam pomagają, przebaczają, rozradują. To sam Bóg do nas się uśmiecha. Dwa razy powinniśmy dziękować, gdy przeżywamy trudności, gdy nas krzywdzą, wyśmiewają. Upokarzają. To sam Bóg oczyszcza nas i uświęca. Trzy razy możemy dziękować, gdy nas zabijają, gdy pośpiesznie tam prowadzą, gdzie dąży nasze serce. To sam Bóg, który za nami tęskni.